cześć. Ponieważ jutro rano na 7:30 muszę być w urzędzie komunikacji, żeby wyrobić ten dowód rejestracyjny od przyczepy, muszę dzisiaj odkręcić tablicę rejestracyjną od przyczepy, więc tutaj mam dwa wkręty, które teraz muszę odkręcić i zabrać tą tablicę jutro do urzędu. No jak widać, tablica nie ma ramki plastikowej, więc może kupię gdzieś po drodze ramkę i zamontuję po prostu najpierw tutaj ramkę, żeby to można było ściągać sobie, no i żeby ładnie wyglądało. A było przykręcone na takie dwa wkręty, które też mogą rdzewieć, więc można zastosować jakieś takie nierdzewne wkręty. I to może zrobię jutro, jak dostanę nowe blachy. Także teraz biorę to do samochodu i jutro na 7:30 jadę do Rawicza, do Urzędu Komunikacji. Właśnie tata znalazł w garażu taką ramkę, także nie będę musiał kupować. Pasuje? Jakaś się kręci. Dobra. Sam się przez to będzie ładnie wyglądać. Przykręcimy taką ramę i będzie ładnie wyglądać. I może będzie lepiej siedzieć ta tablica. No, mamy nawet dwie takie, ale my tylko jedną potrzebujemy. Tak samo jutro, jak będę dowód może wyrabiał, to tylko do przyczepy jedną tablicę dostanę, nie dwie, więc może będzie trochę taniej niż od samochodu. Zostawię tą tablicę tutaj i na jutro będzie już gotowa. Mamy godzinę 7:00 i jedziemy teraz do urzędu i zabieram moją żonę, bo się okazuje, że przyczepa jest kupiona na nią. Więc ja muszę być w urzędzie. Tak, dzieci śpią, przyjechała babcia z dziadkiem, żeby ich popilnować. Mamy godzinę, żeby to załatwić, więc mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych problemów. Dokumenty mamy, papiery ważne jest, żeby zabrać ubezpieczenie przyczepy, tak? Ubezpieczenie. Jakieś tam zaświadczenie o utracie dowodu. No i tablicę. I tablicę. Jeszcze tam mamy takie wypis z CIDG, tam działalności gospodarczej sprzedawcy, więc to też czasem się przydaje. To co, jedziemy, Kasia? Coś jeszcze? Jedziemy, dowód osobisty też jest. A, no, dowód osobisty trzeba mieć, także... Kasia, ustalisz mnie współwłaścicielem przyczepy? No, nie wiem, zastanawiam się. No dobra. Jedziemy, mamy godzinę. I 12 km jest do urzędu. Jedziemy i mamy troszeczkę stresik, bo się okazuje, że nie mamy takiego zaświadczenia o przeglądzie technicznym przyczepy. Przegląd techniczny był wklepany w ten dowód miękki, który zaginął. No i to po prostu mnie trochę stresuje, że może coś tam będzie, jakieś problemy mogą być. Ale mam nadzieję, że nie, że dostaniemy tam jakiś znowu miękki dowód tymczasowy, a potem znowu twardy dowód, więc jedziemy tak trochę w stresie. No zobaczymy, jak to będzie. Znalazłam urząd na mapach Google, bo nie widzieliśmy, jaki jest adres, więc super sprawa, że Kamil ma internet w telefonie. Nawigacja nam odpowiada, jak jechać. Ja tam byłem 2 lata temu, ale kompletnie zapomniałem, w którym to miejscu jest i dobrze, że mamy jakąś mapę, bo też zapomniałem sprawdzić wczoraj w internecie, gdzie mam jechać, więc jedziemy tak dzięki Google. Dzięki Google, będziemy za 9 minut. Ale dzisiaj pada, no. Kasia sprawdzała pogodę w Europie. I co, Kasia? Będzie... No i deszczowo. Deszczowo. Przez kolejne tygodnie wszędzie. No może... Szwajcaria, Włochy, Francja, Hiszpania. Wszędzie. Chcielibyśmy wyjechać po prostu w jakiś fajny, słoneczny dzień. Miejmy nadzieję, że te prognozy się nie sprawdzą. No. I niedługo pojawi się. A my dochodzimy do urzędu. To jest Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Dobra, no to wchodzimy. Ale zmaściliśmy, to nie tutaj. Musimy jechać do innego miejsca. Wydział komunikacji jest tam, gdzie pozwolenie na budowę załatwiałem, więc to jest trochę w innym miejscu Rawicza. Jedziemy 10 minut mamy, szybko, szybko! No, żeby zdążyć. Obiektyw mi tutaj pokapało, ale to nic. Ile mamy, Kasia? 10 minut? No, 10 minut. Trzymaj kamerę. Jajka.
teraz to sobie przypomniałem, gdzie ja załatwiałem ten dowód rejestracyjny od Wektry. No minęły 3 lata, więc nie, no już dwa, nie? Pamięć zawodzi. No dwa i trochę. Stał z tyłu. Dobrze, że wyjechaliśmy tak wcześnie, bo jeszcze jest czas, żeby dojechać. Powoli, bo ślisko na drogę. No, z przyczepą nie będę mógł tak szarżować. Tutaj jest ten wydział. No, też piszesz starostwo powiatowe w Radziszu. No. Dobra, idziemy tu. Kasia tam wypisuje wniosek, a ja poszedłem zapłacić do kasy 121,50, czyli wyrobienie dowodu rejestracyjnego tyle kosztuje. No więc mamy już dowód rejestracyjny miękki i tablice rejestracyjne musieliśmy wypełnić wniosek. Znaczy się, ja musiałam wypełnić wniosek, bo przyczepa jest kupiona na moją firmę, więc na fakturze widniała nazwa mojej firmy i Kamil niestety nie może być współwłaścicielem. Tak. Zajęło nam to około 15 minut, za 5 w Budo było już dla nas miejsce wolne, więc weszliśmy przed czasem. No, kosztowało to 121,50 zł. No tam we wniosku trzeba było napisać model, przyczepy, markę, rok produkcji. Wyszedł taki problem, że na polisie ubezpieczeniowej mamy rocznik 2000 i tutaj jest błąd, muszę jeszcze jechać do firmy ubezpieczeniowej. A przyczepa jest z 9,5. A przyczepa jest 9,5 i po prostu trzeba to jeszcze w tych dokumentach poprawić. Aha, kiedyś wam powiedziałem, że u nas w urzędzie nie ma po prostu możliwości tak bez rejestracji przyjść. Okazuje się, że są 4 stanowiska dla osób, które są bez rejestracji, a 2 stanowiska, 5 i 6 było dla osób, które się zarejestrowały przez internet. No co jeszcze powiemy, Kasia? Cieszymy się, mamy blachę podłużną, można było wybrać albo jedną podłużną, albo podłużna plus kwadrat, nie? Plus kwadrat. No i teraz co? Czekamy około 2 tygodnie. Pani powiedziała nam, że wyśle nam SMS-ka, jak już... Jak będzie wcześniej. Będzie to wcześniej do odebrania. Kamil musi wypełnić takie upoważnienie, żeby mógł sam odebrać ten dowodzik, żebym ja już nie musiała jechać. Tak. Teraz jedziemy do Biedronki po pieluchy dla Szymona, bo się skończyły. Teraz mam chwilę czasu, żeby pokazać Ci blachę. To jest nowa blacha, którą zamontuję do przyczepy. I dowód miękki, on tak wygląda. To jest po prostu jedna karteczka, a dowód twardy to są po prostu taka książeczka, takie 3 jakby takie strony. I to będziemy odbierać w ciągu 2 tygodni. Ten dowód nam się trochę zamoczył, bo Kasia go upuściła i wpadł tam na mokry chodnik, więc... Ale to jest taki przejściowy, tymczasowy. Ważne jest to, że on jest do 3 czerwca, czyli przez miesiąc jest ważny. Otworzyć Ci? Jest ważny przez miesiąc i jakbyśmy chcieli gdzieś dłużej jechać, no to na tym dowodzie nie możemy wyjechać, tak czy siak musimy czekać na dowód twardy, który już tam jest ileś lat chyba ważny. Więc na tym dowodzie nie wyjedziemy, musimy i tak czekać. Trzecia sprawa to upoważnienie. Dzisiaj mogłem jechać bez Kasi tak naprawdę, tylko musiałbym mieć takie upoważnienie i mógłbym po prostu, tutaj piszę, że upoważniam do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdu. Więc mogłem dzisiaj bez Kasi jechać, ale nie chciałem ryzykować. Nie wiedziałem, że można tak po prostu z upoważnieniem. Jeżeli Ty będziesz załatwiał sprawy w imieniu na przykład swojej żony, to właśnie takie upoważnienie trzeba mieć. I załatwisz takie sprawy. No co, jadę zamontować tą blachę do taty, tam gdzie jest przyczepa. Przykręcimy ją na wkręty i zamontuję tą ramkę. No to jadę. Jestem już przy przyczepie i zabieramy się z tatą za montaż tablicy rejestracyjnej, która będzie w tym miejscu. Zamontujemy tą ramkę, którą pokazywałem na początku i mam nadzieję, że wszystko będzie pasować. Tablicę zamontujemy takimi śrubami do blachy.
która nie ma tutaj możliwości odkręcenia śrubokrętem. Zawsze jakby jakiś złodziej był, to zawsze będzie miał może troszeczkę utrudnione, że tu jest po prostu na klucz, a nie na zwykły śrubokręt. Więc można też tak to zrobić, trochę zabezpieczyć przed kradzieżą. Są stare dziury po tej tablicy. Starej, tutaj nawet widać, ale nic nam nie pasuje, więc zrobimy nowe dziury w zderzaku. Tu i tu może gdzieś, nie? Tu i tu. Włożyliśmy rejestrację do tej ramki i teraz sobie wyznaczymy, gdzie dziury zrobić w tablicy rejestracyjnej, żeby to wszystko ładnie pasowało. Teraz mam takie małe wiertełko do metalu. Możemy sobie przewiercić w miejscu, gdzie będzie śruba, gdzie będzie wkręt. Tu, ten. Będzie w tym miejscu. Tam gdzieś. Tak, żeby nie trafić w napis. Dobra. I osobno zamontujemy ramkę i osobno zamontujemy jeszcze tablicę. To będzie takie zabezpieczenie przed kradzieżą. Może nie, ale żeby nie zgubić przede wszystkim potem kłopot. Wiesz, można zgubić na dziurach gdzieś, więc lepiej przykręcić to na dwa razy, żeby było dobrze. Przykręcamy ramkę. Jak widać, bardzo ładnie trzyma się ramka. Zastosowaliśmy też podkładki, żeby to nie przechodziło. I teraz zakładamy tablicę rejestracyjną. U nas taką ramkę dają za darmo, jak się zrobi przegląd techniczny samochodu, więc u nas można wybrać płyn do spryskiwaczy, nie? Myjkę samochodową albo takie ramki, więc tata sobie wziął ramkę. Ja tam zawsze biorę myjkę, bo mi się nie chce myć samochodu ręcznie. Myjkę też mam. Tak? Ogrzewam. Oprócz tego? A, to miałeś szczęście. Mycie samochodu, żeby tak. No, oczywiście nic w Polsce nie można gratis dać, więc po złotówce wszystko. Tablicę zamontujemy już bez podkładek, żeby nie świeciło to tak aż bardzo. Mamy taką śrubę i taką samą montujemy z drugiej strony. Jak widać, tutaj potrzebujemy taki adapter na 8 mm do takich śrub. No i teraz tablica się trzyma, nie zgubimy jej i może nikt nam jej nie ukradnie, także będzie dobrze. Jak widzisz, montaż tablicy rejestracyjnej jest dosyć prosty, zajmuje to tylko chwilkę, także można to zrobić w dwie osoby albo w jedną. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.